Artur Conan Doyle, pies Baskerville. Ów. Rozdział pierwszy: Pan Sherlock Holmes. Pan Sherlock Holmes zwykł wstawać późno, o ile nie czuwał przez całą noc, a zdarzało mu się to nieraz. Otóż owego dnia wstał wyjątkowo wcześnie, jadł śniadanie. Stałem przy kominku. Schyliłem się i podniosłem laskę, którą nasz gość zostawił wczorajszego wieczoru. Był to kij gruby z dużą gałką utoczoną z drewna. Pod gałką była srebrna obrączka, a na niej napis Jakubowi Mortimerowi MRCS od przyjaciół CCH. Pod spodem zaś data rok 1884. Taką laskę staroświecką, mocną, Zapewniającą bezpieczeństwo zwykli nosić starzy lekarze. No i cóż, Watson, co pan myślisz o tej lasce? Jakie wyprowadzasz wnioski? zapytał. Holmes siedział odwrócony do mnie plecami widzieć mnie nie mógł, a ja zachowywałem się tak cichutko, że nie mógł domyślić się, czym jestem zajęty. Masz pan chyba oczy z tyłu głowy rzekłem. Mam przed sobą srebrny imbryk odparł. Ale powiedz mi, Watson, co myślisz o lasce naszego gościa? Skoro nie zastał nas w domu i nie wytłumaczył celu swoich odwiedzin, ta mimowolna pamiątka nabiera wielkiego znaczenia. Chciałbym też wiedzieć, jakie pojęcie tworzysz sobie o tym człowieku? Sądzę, odparłem, trzymając się metody dociekań mojego towarzysza, że doktor mortimer jest lekarzem średniego wieku, zażywającym szacunku. Dowodzi tego ów upominek pacjentów. Dobrze, wybornie, pochwalił mnie Holmes. Sądzę dalej, że jest lekarzem prowincjonalnym i że po większej części odwiedza chorych pieszo. Dlaczego tak pan przypuszczasz? Bo laska, choć pierwotnie ładna, jest tak zniszczona, że żaden lekarz miejski nie chciałby jej używać. Grube okucie żelazne starło się, co dowodzi, że laska była w częstym użyciu. Słuszne rozumowanie, przytwierdził Holmes. A dalej: napis od przyjaciół z CCH świadczy, że lekarz niósł pomoc członkom jakiegoś klubu myśliwskiego Hunting Club. Istotnie, Watson, przechodzisz sam siebie, rzekł Holmes zapalając papierosa. Muszę przyznać, że Pańskie wnioski są słuszne. Mam pojętnego ucznia. Wyświetliłeś kilka punktów zupełnie ciemnych. Nigdy jeszcze Holmes nie odzywał się do mnie w sposób tak pochlebny. Cieszyłem się z tego uznania, na które od dawna już usiłowałem zasłużyć, stosując jego metodę badań w sprawach kryminalnych. Po chwili milczenia odebrał mi laskę i przypatrywał się jej gołym okiem. Następnie odłożył papierosa, odszedł z laską do okna i począł się jej przyglądać przez szkło powiększające. Ciekawe bardzo ciekawe. Rzekł, wracając na swoje ulubione miejsce przy kominku. Czy pan dopatrzył się jakiego nowego szczegółu, mogącego służyć za wskazówkę? Spytałem, spodziewając się, że nic ważnego nie uszło mojej baczności. Zdaje mi się, mój drogi Watsonie, że prawie wszystkie twoje wnioski były mylne. Pod jednym tylko względem miałeś słuszność, a mianowicie, że posiadacz tej laski jest doktorem prowincjonalnym i że dużo chodzi. A więc nie omyliłem się. Na tym punkcie nie. A na innych? Inne wywody były fałszywe. I tak, na przykład, twierdzisz, że laska jest darem jakiegoś prowincjonalnego klubu myśliwskiego. Ja przypuszczam, że ofiarowali ją lekarzowi pensjonariusze szpitala Charing Cross CCH. Przyznaję, że jest to prawdopodobniejsze. Jaki pan stąd wyprowadza wniosek? Znana jest panu moja metoda badania. Zastosuj ją w praktyce. Mogę to tylko wywnioskować, że przed osiedleniem się na wsi ten lekarz praktykował w mieście. Sądzę, że możemy posunąć się jeszcze dalej na drodze przypuszczeń. Ten dar został wręczony w chwili, gdy doktor Mortimer opuszczał szpital, aby rozpocząć praktykę na własną rękę. Prawdopodobnie. Jakież mógł on zajmować stanowisko w tym szpitalu? Albo lekarza ordynującego? Albo studenta, praktykanta? Zapewne to ostatnie, bo doktor szpitalny z wyrobioną opinią i liczną praktyką, nie opuszcza zajmowanej pozycji, aby się przesiedlać na prowincję. Doktor Mortimer opuścił szpital przed laty pięciu, jak to wskazuje data na lasce. W owym czasie ukończył zapewne uniwersytet, a więc upada pański wniosek, iż jest człowiekiem średniego wieku. Doktor Mortimer ma lat trzydzieści niespełna, jest uprzejmym, dobrym, niezbyt ambitnym, roztargnionym. Ma psa trochę większego od jamnika, a mniejszego od wyżła. Roześmiałem się, niedowierzająco, Holmes zasiadł wygodnie w fotelu i puszczał kłęby dymu. Nie trudno będzie przekonać się, który z nas dwóch ma rację, rzekłem, zbliżając się do szafki bibliotecznej i wyjmując z niej kalendarz z wykazem lekarzy angielskich oraz ich życiorysem. Spośród wielu Mortimerów, jeden tylko mógł być tym, o którego nam chodziło. Odczytałem głośno. Mortimer Jakub, lekarz powiatowy w Grimpen, Dartmoor, hrabstwo Devsu. Był studentem praktykantem w szpitalu Charing Cross od roku 1882 do 1884. Otrzymał nagrodę Jacksona za studium z zakresu patologii porównawczej zatytułowane Czy choroba jest zboczeniem? Jest członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Patologicznego, autorem wielu artykułów, jako to Kilka przykładów atawizmu, drukowany w Lancet w roku 1882. Czy idziemy z biegiem postępu? Dziennik Psychologiczny 1883. Jest lekarzem powiatowym gmin Grimpen, Torsley i High Barrow. Widzisz pan, że miałem słuszność? Rzekł Holmes. Obstają dalej przy moich hipotezach, że doktor Mortimer musi być uprzejmy, bo tylko człowiek uprzejmy dostaje takie upominki od swoich pacjentów, że nie jest ambitny, bo inaczej nie opuszczałby Londynu dla prowincji i że jest roztargniony, bo w razie przeciwnym zamiast laski zostawiłby swój bilet wizytowy. Jakieś są pańskie wnioski co do psa? Jego pies zwykł nosić laskę w zębach ponieważ laska jest ciężka więc ją trzyma po środku w tym miejscu widać ślady psich zębów zęby są za duże na za małe na wyżła to może być tak to jest pincher Holmes przeszedł przez pokój i stanął we framudze okna w głosie jego było tyle głębokiego przekonania że nie mogłem się wstrzymać aby go nie zapytać skąd taka pewność dla bardzo prostej przyczyny że mam tego psa przed oczyma. Stoi za tymi drzwiami, a jego właściciel w tej chwili właśnie do nich dzwoni. Proszę cię, Watson, nie wychodź z pokoju. Jest pańskim kolegą i pańska obecność może mi być przydatną. Nadchodzi ważna chwila. Zbliżają się kroki, które mogą stanowić o przeznaczeniu złym czy dobrym, nie wiadomo. Ciekaw jestem, czego doktor Jakub Mortimer zażąda od Sherlocka Holmesa, specjalisty od przestępstw kryminalnych. Proszę! Do pokoju wszedł nasz gość. Jego powierzchowność zdziwiła mnie bardzo. Nie wyglądał na prowincjonalnego lekarza. Był wysoki, szczupły, miał nos wąski, wysuwający się ostro spomiędzy oczu, przenikliwych, zasłoniętych ciemnymi okularami w złotej oprawie. Ubrany był w długi, poplamiony surdut, spodnie miał wystrzępione. Choć jeszcze młody wiekiem, był już przygarbiony. Na jego twarzy malowała się dobra wola względem ludzi. Wchodząc, zobaczył od razu laskę w ręku Holmesa i podbiegł ku niej z okrzykiem radości. Tak się cieszę zawołał. Nie byłem pewny, czy mi ją zostawił tutaj, czy w biurze portowym. Gdybym ją zgubił, sprawiłoby mi to wielką przykrość. Wszak to prezent rzekł Holmes. Tak, panie. Od pensjonariuszy hotelu Charing Cross tak, od paru pacjentów. Dali mi ją na pamiątkę mojego ślubu. Szkoda! rzekł Holmes, ściskając mu rękę. Czego pan żałuje? spytał doktor Mortimer ze zdziwieniem. Szkoda, że pan rozproszył moje wnioski brzmiała odpowiedź. A więc powiadasz pan, że to podarunek ślubny? Tak, panie. Ożeniłem się i dlatego musiałem szpital opuścić. Trzeba było założyć dom, postarać się o praktykę samodzielną. No. I teraz zyskujesz pan sobie sławę na polu nauki. – Rzekłem. – Wszak mam przyjemność mówić z panem Sherlockiem Holmesem? – Nie, to mój przyjaciel, doktor Watson. – Miło mi pana poznać. Słyszałem o panu nieraz. Pozwoli mi pan, panie Holmes, zbadać swoją czaszkę. Od pierwszego rzutu oka spostrzegłem, że jest niezwykła. Zdradza zdolności, rzekłbym nawet, geniusz dedukcyjny. – Taka czaszka byłaby ozdobą każdego muzeum. Przyznaję, że jej panu zazdroszczę. Jesteś pan entuzjastą w swoim zawodzie, tak jak ja w swoim, odparł detektyw. Ale sądzę, że nie przybywasz pan tu po raz wtóry jedynie w zamiarze zbadania mojej czaszki. Nie, panie, choć rad jestem, że zdarza mi się sposobność ku temu. Przybyłem do pana, panie Holmes, bo uznaję własną niepraktyczność, a jestem postawiony wobec bardzo trudnego zagadnienia. Ponieważ jesteś pan drugim w Europie ekspertem w sprawach kryminalnych. Doprawdy? Czy wolno mi zapytać, kto jest pierwszy? W oczach człowieka przekładającego teorię nad praktykę, pan Bertillon zajmuje niewątpliwie pierwsze miejsce. Więc czemuż pan nie zwrócisz się do niego? Powiadam, że on jest pierwszorzędny powagą jako teoretyk, ale pan jako praktyk zajmujesz pierwsze w Europie. To niewątpliwe. Spodziewam się, żem pana nie obraził. Hm, trochę odparł Holmes na pół żartem. Ale jako człowiek praktyczny chciałbym wreszcie dowiedzieć się, co pana tutaj sprowadza. Rozdział drugi Przekleństwo rodu Beskerwilów Mam w kieszeni rękopis, rzekł dr Jakub Mortimer. Spostrzegłem to od razu, gdyś pan wszedł do pokoju, odparł Holmes. Manuskrypt jest stary. Z XVIII wieku. Skąd pan wie? Z pańskiej kieszeni wychodzi pół cala papieru. Przyglądałem mu się podczas, gdy pan mówił, a byłbym lichym rzeczoznawcą, gdybym z zewnętrznego wyglądu nie potrafił określić daty rękopisu. Czytałeś pan zapewne moją monografię w tym przedmiocie. Otóż w tym wypadku sądzę, że manuskrypt datuje się z roku 1730. Omyliłeś się pan o 12 lat. Datowany jest z roku 1742. Doktor Mortimer wyjął go z kieszeni. Ten dokument rodzinny został powierzony mojej pieczy przez sir Karola Baskervilla, którego śmierć tragiczna poruszyła przed trzema miesiącami całe Devonshire. Dodam, że byłem jego osobistym przyjacielem, zarówno jak lekarzem domowym. Był to człowiek dzielny, rozumny, praktyczny i tak samo jak ja niepodlegający złudzeniom wyobraźni. A jednak wierzył święcie słowom tego dokumentu i był przygotowany na rodzaj śmierci, który go spotkał. Holmes wyciągnął rękę po manuskrypt i począł mu się bacznie przyglądać. Zwracam pańską uwagę, Watson, na kolejne używanie krótkiego i długiego s. Jest to jedna ze wskazówek, która mi pomogła do określenia daty. Spojrzałem przez ramię na papier, pożółkły ze starości. Na pierwszej stronicy był nagłówek Baskerville Hall. A pod spodem data 1742. To zapewne potwierdzenie jakiejś legendy, trącił Holmes. Rzeczywiście, przyznał doktor Mortimer. Legenda tyczy się rodu Baskervillów. Przypuszczam jednak, że pragniesz pan zasięgnąć mojej rady w sprawie aktualniejszej i bardziej realnej, rzekł Holmes. Tak. Chodzi mi o fakt zagadkowy, który zdarzył się niedawno. Muszę rozstrzygnąć zagadkę w ciągu 24 godzin, ale manuskrypt jest krótki i ma ścisły związek z tą sprawą. Zatem odczytam go panu, jeśli pan pozwoli. Holmes skinął głową, zasiadł wygodnie w fotelu, złożył ręce tak, że palce stykały się z palcami. Przymknął oczy i słuchał z rezygnacją. Doktor Mortimer podsunął manuskrypt pod światło i głosem dobitnym czytał, co następuje. Rozmaite pogłoski krążyły o psie Baskerville'ów, lecz ja Pochodząc z prostej linii od kugona Baskervilla, słyszałem tę historię z ust mego ojca, który znowu słyszał ją od swojego, więc ją spisuję z całą wiarą. Pragnąłbym, abyście i wy, moi synowie, nabrali głębokiego przekonania, że sprawiedliwość, karcąca winę, może ją odpuścić. I że żadna kara nie jest tak ciężką, aby modlitwa i pokuta nie zdołały jej zatrzeć. Niech te dzieje nauczą was. Że nie należy bać się owoców przeszłości, lecz raczej być ostrożnym na przyszłość, aby dzikie chucie, za które nasz ród poniósł tak srogą karę, nie rozkiełznały się znowu na naszą zgubę. Dowiedzcie się więc, że za czasów Wielkiej Rewolucji polecam Wam przeczytać dzieje tej epoki skreślone przez lorda Clarendona otóż w owych czasach w zamku Baskerville rządził hugon. A był to, przyznać, muszę. Człowiek porywczy i bezbożnik. Sąsiedzi przebaczyliby łatwo to ostatnie wykroczenie, bo nasza okolica nie słynęła nigdy z religijności, ale nie mogli mu przebaczyć wrodzonego okrucieństwa. Otóż ów Hugon pokochał, jeśli można tym mianem nazwać tak dzikie uczucie, pokochał zatem córkę czynszownika dzierżawiącego grunta w pobliżu dóbr Baskerville. Ale dziewczyna, będąc skromną i bogobojną, obawiała się go jak szatana. Otóż pewnego wieczora na jesieni, w Dzień Świętego Michała, ów Hugon, na czele pięciu czy sześciu kompanów, zakradł się do farmy i uprowadził dziewczynę, korzystając z chwili, gdy ojciec i bracia jej byli nieobecni. Przywieźli biedaczkę na zamek i osadzili ją w komnacie wieżowej. Hugon i jego towarzysze zasiedli do nocnej uczty, wedle zwyczaju. Słysząc ich pijackie wrzaski, dziewczyna truchlała, lecz była z natury dzielną, więc opanowała strach i postanowiła ratować się. Ogromna brzoza osłaniała i do dziś dnia osłania okno tej narożnej komnaty. Dziewczę uczepiło się jej gałęzi i spuściło się na nich na dół, a dostawszy się na swobodę, Łąkami i polami biegło do farmy swego ojca, oddalonej o trzy mile od zamku. Wkrótce potem hugon, zostawiwszy swoich kompanów przy butelkach i kartach, podążył do swojej ofiary, a widząc, że ptaszek opuścił klatkę, jak szalony powrócił do komnaty biesiadnej, wytłukł szkło i wśród okropnych przekleństw i złorzeczeń zaprzysiągł, że odda ciało i duszę diabłu jeśli ten dopomoże mu odzyskać dziewczynę. Pijani towarzysze słuchali go w przerażonym milczeniu. Tylko jeden, gorszy, a może bardziej pijany od innych, poddał myśl, aby za dziewczyną puścić psy podwórzowe. Słysząc to, Hugon wybiegł przed dom. Zwołał chłopców stajennych, kazał im osiodłać swoją klacz ulubioną i spuścić psy z łańcuchów. Jednemu, najdzikszemu, dał do powąchania chustkę dziewczyny, Zostawioną w narożnej komnacie, i popędził przez łąki w noc księżycową. Towarzysze Hulanki rzucili się do koni, chwycili pistolety i pognali za swym amfitrionem, a było ich razem trzynastu. Księżyc świecił jasno, pędził galopem drogą, którą musiała uciekać dziewczyna, jeśli podążyła do domu. Ujechali z półtorej mili, gdy spostrzegli nocnego pastucha. Pytali go, czy nie widział brytanów. Wystraszony odparł, że przed chwilą biegły za jakąś dziewczyną. Ale widziałem coś więcej, mówił. Hugon Baskerville pędził tędy na swej karej klaczy, a za nim leciał jakiś pies okropny, czarny, jakby szatan wcielony. Niech mnie Bóg broni, żebym kiedy jeszcze miał spotkać podobnego potwora na mojej drodze. Pijani towarzysze cisnęli pastuchowi przekleństwo i pognali naprzód. Ujechali jeszcze z pół mili. Nagle włosy stanęły im dęba ze strachu. Oto przed nimi pędziła klacz kara, pokryta pianą, bez siodła i bez jeźdźca. Towarzysze zbili się w gromadkę, bo ich strach oblatywał, lecz jechali dalej, choć każdy z nich, gdyby był sam, zawróciłby konia i uciekł do zamku. Ale jeden wstydził się drugiego. Człapiąc wolno, zrównali się wreszcie z brytanami. Te, choć znane w całej okolicy ze swej zajadłości, leżały teraz w rowie, wystraszone i wyły przerażone. Kompania zatrzymała się, jeźdźcy otrzeźwieli od razu. Jedni chcieli zawracać, drudzy postanowili przekonać się, co zaszło. Księżyc świecił tak jasno, że można było szpilki zbierać. O milę dalej, na polu sterczały wysokie kamienie. Pomiędzy nimi leżała dziewczyna, martwa. A obok niej hugon Baskerville, nieżywy. Ale nie ten widok, choć straszny i niespodziany, najeżył włosy pijackiej kompanii. Najstraszniejszy obraz przedstawił się ich oczom. Nad zwłokami hugona stał pies czarny, ogromny. Wyszczerzał zęby i błyskał ślepiami. Jeden z towarzyszów padł na miejscu, rażony strachem. Drugi utracił zmysły. Reszta hulaszczej kompanii do końca życia nie zapomniała tego wrażenia. Taką jest, moi synowie, legenda o psie, który od owego czasu trapił naszą rodzinę. Spisałem ją, abyście wiedzieli, jak się rzeczy istotnie miały i nie wierzyli krążącym baśniom. Nie będę tajuł przed wami, że po tym wypadku wielu mężczyzn w naszym rodzie umarło śmiercią nagłą, krwawą i tajemniczą. Jednak nie traćmy wiary w miłosierdzie boskie, które karci niewinnych tylko do trzeciego lub czwartego pokolenia. Opatrzności boskiej, moi synowie, was polecam i ostrzegam, abyście nie przechodzili przez tą łąkę po nocy, gdy te duchy są rozkiełznane. To są przestrogi Hugona Baskerville, spisane dla jego synów Rogera i Jana, z rozkazem, aby o tym wszystkim nie wspominali swojej siostrze. Elżbiecie. Doktor Mortimer skończył czytać tą niezwykłą opowieść. Nasunął na oczu okulary i spojrzał na pana Sherlocka Holmesa. Ten ziewnął i rzucił papierosa w ogień. No i cóż, rzekł. Czy historia ta nie jest interesująca? Zapewne dla zbieracza starych legend i baśni. Doktor Mortimer wyjął z kieszeni gazetę. A teraz, panie Holmes, rzekł. Pokażę panu coś aktualniejszego. Oto dziennik Devon County Chronicle z dnia 14 maja roku bieżącego. Jest w nim opis faktów odnoszących się do śmierci Karola Baskerville, która zdarzyła się na kilka dni przed ową datą. Mój przyjaciel nachylił się i począł słuchać uważniej. Doktor Mortimer czytał. Niedawna i nagła śmierć Sir Karola Baskerville kandydata liberalnego z hrabstwa Devon, przejęła całą naszą okolicę zdumieniem i trwogą. Jakkolwiek Sir Carol Baskerville mieszkał w Baskerville Hall od niedawna, lecz jego uprzejmość, hojność i szlachetność zjednały mu szacunek tych wszystkich, którzy mieli z nim do czynienia. W dzisiejszej epoce parweniuszów miło jest widzieć potomka starożytnego, a podupadłego rodu Odzyskującego fortunę w swych przodków i przywracającego świetność staremu nazwisku. Sir Carol, jak wiadomo, zyskał duży majątek na spekulacjach w Afryce Południowej, a będąc z natury przezornym, nie kusił dalej szczęścia, które mogłoby się odwrócić od niego, jak to czyni z innymi, i zrealizowawszy swą fortunę, powrócił do Anglii. Przed dwoma laty zaledwie osiadł w Baskerville Hall. Znane są jego szerokie plany odnowienia starej siedziby i wprowadzenia ulepszeń w gospodarstwie rolnym. Śmierć przeszkodziła ich urzeczywistnieniu. Będąc bezdzietnym, pragnął, aby cała okolica korzystała z jego fortuny, i nie jeden z sąsiadów ma ważne powody do opłakiwania jego przedwczesnego zgonu. Donosiliśmy często na tych szpaltach o jego hojnych ofiarach na instytucje publiczne. Śledztwo nie wyjaśniło dotychczas okoliczności towarzyszących śmierci sir Karola. Krążą tu najdziwaczniejsze legendy, przypisujące ów nagły zgon działaniu sił nadprzyrodzonych. Sir Karol był wdowcem. Uważano go powszechnie za dziwaka. Pomimo dużej fortuny, miał przyzwyczajenia proste, skromne. Personel służbowy w Baskerville Hall składał się z kamerdynera nazwiskiem Barrymore. Jego żony, kucharki i gospodyni w jednej osobie. Oboje zeznają, że zdrowie sir Karola w ostatnich czasach było nietęgie, że rozwijała się w nim choroba serca, objawiająca się bladością, brakiem tchu i częstymi omdleniami. Doktor Jakub Mortimer, przyjaciel i domowy lekarz nieboszczyka, złożył zeznanie w tym samym duchu. Sir Karol Baskerville zwykł był co wieczór przed pójściem na spoczynek. Przechadzać się po słynnej alei wiązów przed zamkiem. Małżonkowie Barrymore opowiadają, że wieczorem 4 maja ich pan oznajmił im, że nazajutrz wyrusza do Londynu i kazał pakować kuferek. Owego wieczoru wyszedł jak zwykle na przechadzkę, wśród której wypalał cygaro. Z tej przechadzki już nie wrócił. O 12.00 Barrymore, widząc drzwi frontowe jeszcze otwarte. Zaniepokoił się i wziąwszy latarnię, poszedł szukać swego pana. W ciągu dnia deszcz padał, więc łatwo było dojrzeć ślady stóp sir Karola wzdłuż alei. W połowie drogi jest furtka prowadząca na łąkę. Były ślady, że sir Karol stał przy niej przez pewien czas, następnie skręcił znowu w aleję. Znaleziono jego trupa na jej końcu. Pomiędzy innymi dotychczas nie wyjaśniono jednego faktu. Wynikającego z zeznań Barymora, a mianowicie, że ślady kroków jego pana zmieniły się z chwilą, gdy stał przy furtce i że odtąd szedł na palcach. Niejaki Murphy, cygan, handlujący końmi, znajdował się wówczas na łące, w pewnej odległości od nieboszczyka, ale sam przyznaje, że był pijany. Powiada, że słyszał krzyki, ale nie może określić, skąd wychodziły. Na ciele sir Karola nie było śladów przemocy lub gwałtu, a chociaż lekarz zeznaje, że wyraz twarzy nieboszczyka był tak zmieniony, że on, dr Mortimer, w pierwszej chwili poznać go nie mógł. Rzeczoznawcy tłumaczą to anewryzmem serca, przy którym zachodzą podobne objawy. Sekcja wykazała przedawnioną wadę serca, sędzia śledczy potwierdził badanie lekarskie. Pożądanym jest, aby spadkobierca Sir Karola mógł objąć jak najprędzej majątek i prowadzić dalej chlubną działalność przerwaną tak nagle i tak tragicznie. Gdyby prozaiczne orzeczenie sędziego śledczego i rzeczoznawców nie położyło końca romantycznym historiom krążącym na temat owej śmierci, niełatwo byłoby znaleźć właściciela Baskerville Hall. Domniemanym spadkobiercą jest pan Henryk Baskerville. Syn młodszego brata Sir Karola. Ów młodzieniec przed kilku laty wyruszył do Ameryki. Zarządzono poszukiwania. Dowie się on zapewne niebawem o zmianie swojego losu. Doktor Mortimer złożył gazetę i wsunął ją do kieszeni, mówiąc to są fakty powszechnie znane. Dziękuję panu za zwrócenie mojej uwagi na sprawę istotnie ciekawą, rzekł pan Holmes. Czytałem o niej co prawda w dziennikach. Ale w owym czasie byłem zajęty kameami, które zniknęły z Muzeum Watykańskiego. Chciałem się przysłużyć papieżowi i straciłem z oczu to, co się jednocześnie działo w Anglii. Ten artykuł, powiadasz pan, zawiera fakty znane powszechnie? Tak. Zechciej więc pan uświadomić mnie teraz o tym, czego nikt nie wie. Sherlock Holmes oparł się o poręcz fotela i znowu złożył ręce tak, aby palce stykały się końcami. Uczynię to. Rzekł doktor mortimer, zdradzając coraz większe wzburzenie. Powiem panu to, czego nie mówiłem jeszcze nikomu. Zataiłem to przed sędzią śledczym z pobudek, których pan zapewne zrozumie. Jako człowiek nauki, nie chciałem zdradzać się publicznie, iż wierzę w przesądy. Dalej rozumiałem, że gdyby utwierdziła się wiara w nadprzyrodzone siły rządzące w Baskerville Hall, nikt nie zechciałby objąć starego domu w posiadaniu. Dla tych dwóch powodów nie zeznałem przed sądem wszystkiego, co wiem, albowiem nie zdałoby się to na nic sędziemu śledczemu, ale z panem będę zupełnie szczery. Okolica jest mało zaludniona, rezydencje rzadkie, a siedziby włościańskie rozrzucone na znacznej odległości od siebie. Widywałem często sir Karola Baskerville, który był spragniony towarzystwa. Oprócz pana Franklanda z Laughter Hall. I naturalisty, pana Stapletona. W pobliżu nie ma ludzi inteligentnych. Sir Carol był skryty, mamumówny. Zbliżyliśmy się z powodu jego choroby. Przy tym łączyły nas wspólne upodobania naukowe. Przywiózł wiele ciekawych wiadomości z Afryki Południowej. Spędziliśmy nie jeden miły wieczór na rozprawach o anatomii porównawczej. W ciągu ostatnich paru miesięcy spostrzegłem, że system nerwowy Sir Karola był nadwyrężony. Wziął tak dalece ową legendę do serca, że choć co wieczór odbywał spacery, nic go nie mogło skłonić do wejścia na łąkę po zachodzie słońca. Prześladowała go wciąż obawa upiorów i pytał mnie nieraz, czym nie raz, czy mnie widział jakiego dziwacznego stworzenia i czym nie słyszał szczekania. Te pytania zadawał mi zawsze głosem drżącym. Wraziła mi się w pamięć jedna z moich wizyt u niego przed trzema tygodniami. Stał w sieni. Gdym schodził z wózka, spostrzegłem, że patrzy przez moje ramię ze strachem w oczach. Odwróciłem się i spostrzegłem jakiś kształt dziwny, podobny do dużego, czarnego cielęcia. Przeleciało to poza moim wózkiem. Sir Karol był tak wzburzony, że poszedłem szukać tego osobliwego zwierzęcia, ale nigdzie go nie było. Mój pacjent nie mógł się uspokoić. Zostałem z nim przez cały wieczór, i wtedy, tłumacząc swe wzburzenie, opowiedział mi całą tę historię. Wspominam o tym drobnym epizodzie, gdyż nabiera on znaczenia wobec tragedii, która potem nastąpiła. Na razie nie przywiązywałem do tego wagi i dziwiłem się wzburzeniu Sir Karola. Miał jechać do Londynu z mojej porady. Wiedziałem, że jest chory na serce i że ciągły niepokój źle wpływa na jego zdrowie. Sądziłem, że parę miesięcy spędzonych na rozrywkach uwolni go od tych mar i przywidzeń. Nasz wspólny przyjaciel, pan Stapleton, był tego samego zdania. I oto wynikło nieszczęście. Zaraz po śmierci Sir Carola, kamerdyner Barrymore wyprawił do mnie grooma, Perkinsa. Przybyłem do Baskerville Hall w godzinę po katastrofie. Zbadałem wszystkie fakty przytoczone w śledztwie. Szedłem śladami pozostawionymi w Alei Wiązów. Obejrzałem miejsce przy furtce, gdzie sir Carol zatrzymał się, i zmiarkowałem, że od owego miejsca szedł na palcach i że nie było śladu innych kroków oprócz późniejszych Mora. Wreszcie obejrzałem starannie zwłoki, które zostały nietknięte do mego przybycia. Sir Carol leżał na wznak. Z rozciągniętymi rękoma, twarz była tak zmieniona, że zaledwie mogłem ją poznać. Na ciele nie było żadnych obrażeń, ale Barrymore, w toku śledztwa, uczynił jedno zeznanie fałszywe. Powiedział, że nie było żadnych śladów dokoła trupa. Nie spostrzegł ich, ale ja dostrzegłem. Zupełnie świeże w pobliżu. Czy ślady kroków? Tak. Męskie czy kobiece? Doktor Mortimer patrzył na nas przez chwilę dziwnymi oczyma. Wreszcie odparł szeptem. Panie Holmes, były ślady kroków psa olbrzymiego. Rozdział trzeci. Zagadka. Przyznaję, że gdym słuchał tego opowiadania, przebiegały po mnie dreszcze, i doktor był żywo poruszony. Widziałeś pan te ślady? Spytałem. Tak, na własne oczy, tak wyraźnie jak teraz widzę pana. I nic pan nie mówiłeś? Po co? Dlaczego nikt inny nie dostrzegł tych śladów? Pozostały o jakie dwa łokcie od trupa. Nie zwrócono na nie uwagi i ja bym ich nie zauważył, gdyby nie był znał tej legendy. Dużo jest psów w okolicy? Tak, ale to nie był zwykły pies. Powiedziałem już panom, że był ogromny. Czy nie zbliżył się do trupa? Nie. Czy noc była jasna? Nie. Pochmurna i wilgotna. Ale deszcz nie padał? Nie. Jak wygląda aleja? Jest wysadzona dwoma rzędami wiązów i opasana żywopłotem w wysokości 12 stóp. Sama aleja ma osiem stóp szerokości. Czy jest co pomiędzy żywopłotem a aleją? Tak. Po obu stronach biegnie trawnik szerokości sześciu stóp. O ile zrozumiałem, jest wejście przez furtkę? Tak, furtka prowadzi na łąkę. Hm. Czy są tam inne wejścia? Nie, nie ma. Tak, iż aby wkroczyć w Aleję Wiązów trzeba wyjść z domu lub iść przez łąkę. Jest trzecie wejście przez altanę, na drugim końcu alei. Czy Sir Carol doszedł do tej altany? Nie. Znaleziono go o pięćdziesiąt łokci od niej. A teraz zechciej mi pan powiedzieć, doktorze Mortimer. Będzie to szczegół ważny. Czy ślady, któryś pan spostrzegł, pozostały na żwirze czy na trawie? Nie mogłem dojrzeć śladów na trawie. Czy ślady były po tej samej stronie co furtka? Tak, po tej samej. Hmm. Bardzo mnie pan zaciekawia. Jeszcze jedno pytanie. Czy furtka była zamknięta? Zamknięta na klucz i zaryglowana. Jak jest wysoka? Ma około czterech może stóp. A więc można ją łatwo przesadzić? Tak. A jakie ślady znalazłeś pan przy furtce? Żadnych, które by mogły zwrócić uwagę. Czyżeś pan nie oglądał ziemi dookoła? I owszem, oglądałem. I nie dostrzegłeś pan żadnych śladów? Były bardzo niewyraźne. Widocznie Sir Carol stał tutaj przez pięć do dziesięciu minut. Skąd pan to wie? Gdyż popiół z cygara spadł dwa razy na ziemię. Wybornie. Znaleźliśmy kolegę wedle naszego serca. Prawda, Watson? Ale jakież to były ślady? Ślady stóp na żwirze. Innych znaków dostrzec nie mogłem. Sherlock Holmes uderzył ręką w kolano. Czemu mnie tam nie było? zawołał. Jest to wypadek bardzo ciekawy, dający obfite pole do naukowej ekspertyzy. Czemuż nie mogłem odczytać tej żwirowej karty, zanim ją zatarły inne stopy doktorze Mortimer że też mnie pan nie uświadomił wcześniej. Jeśli nam się nie uda wyświetlić sprawy, cała odpowiedzialność spadnie na pana. Nie mogłem pana wzywać, panie Holmes, bo w takim razie musiałbym ujawnić te fakty przez całym światem. A mówiłem już, żem sobie tego nie życzył. Zresztą, zresztą, czemu pan nie kończysz? Bywają dziedziny niedostępne nawet dla najbystrzejszych i najdoświadczeńszych detektywów. Chcesz pan powiedzieć, że wchodzi to w zakres rzeczy nadprzyrodzonych? Tego nie twierdzę stanowczo. Ale jak pan myślisz w głębi ducha? Od owej tragedii doszły do mojej świadomości fakty sprzeczne z ogólnymi prawami natury. Na przykład. Dowiaduję się, że przed tą katastrofą kilku ludzi widziało na łące niezwykłe stworzenie, podobne do złego ducha Baskervillów. Wszyscy mówią, że był to pies ogromny, przeźroczysty. Wypytywałem tych ludzi. Jeden z nich jest włościaninem, drugi kowalem, a trzeci farmerem. Ich zeznania są jednakowe. W całej okolicy zapanował strach przesądny. Nikt po nocy nie przejdzie przez łąkę. I pan, człowiek nauki wierzy w takie baśnie? zawołał Holmes. Dotychczas moje badania ogarniały świat zmysłów. Usiłowałem walczyć z chorobą, ale ze złymi duchami walczyć nie umiem. Zresztą musisz pan przyznać, że ślady stóp są dowodem materialnym. Pies Hugona nie był także zjawiskiem nadprzyrodzonym, skoro mógł zagryźć na śmierć, a jednak miał w sobie coś szatańskiego. Widzę, że pan przeszedłeś do obozu spirytystów, ale zechciej mi powiedzieć jeszcze jedno, doktorze Mortimer. Jeżeli pan skłaniasz się ku takim zapatrywaniom, dlaczego przyszedłeś zasięgnąć mojej rady? Powiadasz pan jednym tchem, że nie warto przeprowadzać śledztwa w sprawie zabójstwa sir Karola, a jednocześnie prosisz mnie, żebym się tą sprawą zajął. Nie prosiłem o to. Więc w jaki sposób mogę panu dopomóc? Radząc mi, co mam zrobić z sir Henrykiem Baskerville, który przybywa na dworzec Waterloo. Doktor Mortimer spojrzał na zegarek. Za godzinę i kwadrans dokończył. Czy on jest spadkobiercą? Tak. Po śmierci sir Karola zasięgaliśmy wiadomości o tym gentlemanie i dowiedzieliśmy się, że ma farmę w Kanadzie. Wedle naszych informacji jest to młodzieniec bez zarzutu. Nie mówię teraz jako lekarz, lecz jako wykonawca testamentu sir Karola. Czy nie ma innych kandydatów do spadku? Żadnego. Mógłby nim być tylko Roger Baskerville, najmłodszy z trzech braci, z których Sir Carol był najstarszym. Drugi brat, zmarły przedwcześnie, był właśnie ojcem owego Henryka. Trzeci, Roger, był synem marnotrawnym, z żywą podobizną duchową starego Hugona. Tyle nabroił w Anglii, że nie mógł już tu przebywać. Uciekł do Ameryki Środkowej i umarł w roku 1876 na żółtą febrę. Henryk jest ostatnim z Baskervilleów. Za godzinę i pięć minut mam go spotkać na dworcu Waterloo. Miałem depeszę z uwiadomieniem, iż przebył dziś do Southampton. A teraz, panie Holmes, powiedz mi, jak radzisz postąpić? Dlaczego Sir Henryk nie miałby wrócić do domu swych ojców? Wydaje się to rzeczą naturalną, a jednak. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdego z Baskervilleów, który tam przebywa... Czeka śmierć nagła i gwałtowna. Jestem pewien, że gdyby Sir Carol mógł był ze mną mówić przed katastrofą, byłby mi zakazał wprowadzać ostatniego z rodu do owej przeklętej rezydencji. Z drugiej strony, dobrobyt całej okolicy zależy od przebywania dziedzica w Baskerville Hall. Całe dzieło zapoczątkowane przez Sir Carola pójdzie w niwecz, jeśli nikt nie zamieszka na zamku. Boję się aby dobro tej okolicy nie skłoniło mnie do nielojalnego postąpienia z Sir Henrykiem i dlatego proszę pana o radę. Holmes zastanawiał się długą chwilę. Zatem, odezwał się, według pańskiego przekonania jakaś siła nieczysta grozi w tych stronach Baskervillom. Wszak pan w to wierzy, święcie? Gotów jestem przypuszczać, że tak jest. W takim razie... Ta siła nieczysta może pastwić się na Baskervillem również w Londynie, jak i w Devonshire. Szatan, którego działanie byłoby umiejscowione, nie byłby groźny. Starasz się, pan, ośmieszyć moją obawę, panie Holmes. Lecz gdybyś sam widział te rzeczy nadprzyrodzone, odechciałoby ci się żartów. Z pańskich słów miarkuję, że ów młodzieniec jest równie bezpieczny w Londynie, jak i w Devonshire. Przebywa za pięćdziesiąt minut. Cóż pan mi radzisz? Radzę wziąć dorożkę, zawołać psa, który skowyczy za drzwiami i jechać na dworzec Waterloo na spotkanie Sir Henryka Baskerville. A potem? Potem nic pan mu nie powiesz, dopóki nie namyślę się w tym względzie. Jak długo potrzebujesz pan namyślać się? Dwadzieścia cztery godziny. Poproszę cię, doktorze Mortimer, abyś mnie odwiedził jutro rano o dziesiątej. A zechciej przywieźć ze sobą Sir Henryka Baskerville. To mi ułatwi wykonanie mego planu. Zrobię, jak pan chcesz. Doktor zapisał godzinę na mankiecie i wyszedł. Pan Holmes zatrzymał go na schodach. Jeszcze jedno pytanie, rzekł. Powiadasz, przed śmiercią Sir Karola kilku ludzi widziało to zjawisko na łące? Tak, trzech ludzi. Czy który z nich widział je potem? Nie, nie wiem. Dziękuję panu. Do widzenia. Holmes powrócił na swoje miejsce. Był widocznie zadowolony. Wychodzisz, Watson? rzekł. Czy potrzebujesz mojej pomocy? Nie, mój drogi. Poproszę cię o nią dopiero w chwili działania. Sprawa wyjątkowa. Przechodząc obok Bradleya, zechciej wstąpić do sklepu i każ mi przynieść paczkę najmocniejszego tytoniu. Jeżeli możesz byłbym ci bardzo obowiązany, gdybyś tu nie wracał przed wieczorem, a wtedy zestawimy nasze wrażenia i poglądy. Wiedziałem, że samotność jest niezbędna mojemu przyjacielowi w chwilach, gdy zastanawia się nad poszlakami spraw kryminalnych, gdy wyciąga wnioski i tworzy teorie, które okazywały się zawsze słuszne. To też cały dzień spędziłem w klubie i dopiero około dziewiątej powróciłem do mieszkania przy Baker Street. Gdy otworzyłem drzwi, zdało mi się, że w mieszkaniu był pożar. Światło lampy ukazywało się jakby za czarną mgłą. Po chwili zmiarkowałem, że dym pochodzi nie od ognia, lecz od mocnego tytoniu. Wśród kłębów ujrzałem Holmesa w szlafroku. Siedział w fotelu, z fajeczką w ustach. Na stole leżało kilka zwitków papieru. Odkaszlnąłem. Zaziębiłeś się? spytał. Nie. Ale można się tu udusić. Otwórz okno. Widzę, że spędziłeś cały dzień w klubie. Po czym miarkujesz, Holmes? Jesteś trzeźwy, pachnący, w dobrym humorze. Nigdy nie domyślisz się, gdzie ja byłem. Nie będę nad tym suszył głowy, powiesz mi sam. A więc byłem w Devonshire. Myślą? Tak. Moje ciało pozostało tutaj, na tym fotelu. I skonsumowało dwa olbrzymie imbryki kawy i niezliczoną moc tytoniu. Po twoim wyjściu posłałem do Stamforda po mapę tej okolicy i błądziłem po niej przez cały dzień. Pochlebiam sobie, że każda pięć ziemi jest mi teraz dobrze znana. To zapewne mapa o wielkiej skali. Tak. Rozwinął ją i położył na kolanie. Widzisz, mówił, oto łąka, a to. Baskerville Hall. Na około las. Istotnie. A oto aleja wiązów na lewo od łąki. Tu jest wioska Grimpen, w której doktor Mortimer obrał swoją główną kwaterę. W obrębie pięciu mil mało jest ludzkich siedzib. Oto Laughter Hall. Tu domek przyrodnika z Tutaj dwie farmy: High Tor i Falmir. O czternaście mil dalej więzienie państwowe Princetown. Dookoła i pośrodku łąki i trzęsawiska. Taki jest teren, na którym rozegrała się owa tragedia. Postaramy się odtworzyć wszystkie jej sceny i akty. Miejscowość bezludna. Tak, diabeł mógł się na niej rozgościć. A zatem i pan skłaniasz się do nadprzyrodzonych wyjaśnień? Sługami diabła mogą być ludzie z krwi i kości. Należy przede wszystkim rozstrzygnąć dwa zagadnienia. Po pierwsze, czy zaszła zbrodnia? Powtórę, w jaki sposób ją spełniono? Jeżeli doktor Mortimer nie jest w błędzie, jeśli się okaże, że mamy do czynienia z nadprzyrodzonymi siłami, w takim razie dochodzenia sądowe są bezużyteczne. Ale musimy wyczerpać wszelkie inne hipotezy, zanim dojdziemy do tego wniosku. Może byś zamknął okno. Znajduję, że skoncentrowana atmosfera pomaga do skupienia myśli. Czy zastanawiałeś się w ciągu dnia nad tą sprawą? Myślałem o niej dużo. Jest istotnie dziwna. Są w niej punkty charakterystyczne i tak, na przykład, zmiana śladów. Doktor Mortimer wyjaśnił to w ten sposób, że sir Karol szedł potem na palcach. Doktor powtórzył tylko to, co jakiś dudek powiedział na śledztwie. Po cóż by Sir Baskerville miał chodzić na palcach? Nie, on po prostu biegł, uciekał, aż wreszcie padł twarzą na ziemię. Przed czym, że uciekał? To właśnie należy wyświetlić. Są poszlaki, że już był wylękniony, zanim począł uciekać. Skąd wiesz? Przypuszczam, że nastraszyło go coś, co ujrzał na łące, ten widok pozbawił go przytomności, bo inaczej nie byłby uciekał w stronę przeciwną zamiast biec ku pałacowi. Jeżeli świadectwo cygana jest wiarygodne, biegnąc wołał o pomoc i pędził tam, skąd pomoc w żaden sposób nadejść nie mogła. Dalej, na kogo czekał owej nocy i dlaczego czekał w Alei Wiązów zamiast w domu? Więc sądzisz, że czekał na kogoś? Był nie młody, chory. Zapewne mógł wyjść na spacer, ale nie w taką noc, ciemną, wilgotną. Czemu stał przez pięć do dziesięciu minut przy furtce, jak to wywnioskował doktor Mortimer z popiołu cygara? Wszak sir Karol wychodził co wieczór. Wątpię, czy co wieczór po dziesięć minut stawał przy furtce. Wiemy nawet, że zwykł był unikać łąki. Przeciwnie, owego wieczora czekał przy niej. Było to wilię jego odjazdu do Londynu. Rzecz zaczyna się rozjaśniać. Mój drogi, podaj mi skrzypce. Mówmy o czym innym. Dajmy spokój tej sprawie, aż do przebycia doktora Mortimera i Sir Henryka Baskervilla. Witaj, słuchaczko, słuchaczu. To już jest koniec tego nagrania. Wkrótce udostępnię kolejną część powieści. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o tym fakcie, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia.